Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie druhowi Julianowi Dlemichowi. Meldunek złożył komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Lubawa kapitan Krzysztof Szałkowski oraz dokonany zostanie przegląd pododdziałów. Pododdział Baczność, pododdział na prawo Bacz. Drugi prezesie, dowódca Olsztyński, kapitan Szałkowski melduje OSP Lubawa dokonanego zakazu z 20 lat zapowstania radości. Za chwilę nastąpi w podniesienie flagi państwowej. Pododdział Baczność flagi państwowej. Masz? Pododdział dla konduktorza. Druk Zbigniew Kowalski, druk Piotr Orłowski oraz druk Radosław Wielgoszyński. Stanisława Kastrał, prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Iławie. Witam przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, w Olsztynie, przepraszam, starszego brygadiera Arkadiusza Turolskiego, wywodzącego się z naszej miejscowości. Witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, starszego brygadiera Macieja Jasińskiego. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, młodszego brygadiera Krzysztofa Domany. Witam kapitana Krzysztofa Rutkowskiego, komendanta gminnego gminy Iława. Witam kapitana Krzysztofa Szałkowskiego, komendanta gminnego miasta Lubawa. Witam podinspektora Artura Sidlewskiego, komendanta komisariatu policji w Lubawie.
Jarosława Jemce, zastępca Magdalenę Waldan, prezes Banku Spółdzielczego w Lubawie. Witam pana Pawła Rydlewskiego, przedstawiciela wodociągów i kanalizacji w Lubawie. Witam panią Krystynę Treder, kierownika ośrodka środowiskiego Domu Pomocy Społecznej w Lubawie. Witam panią Bożenę Knawę, kierownika ośrodka Domu Pomocy Społecznej w Lubawie. Witam wszystkich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i właścicieli firm z Lubawy i okolic. Witam poczty sztandarowe wraz z delegacjami z Straży Pożarnej. Witam kolegów strażaków z Hilder, zaprzyjaźnioną jednostkę Straży Pożarnej z Hilder. Herzlich willkommen, unsere Feuerwehrkameraden aus Hilder. I witam współorganizatora naszej uroczystości, pana burmistrza miasta Lubawy, Macieja Radnych. Dziękuję. W Straży Pożarnej w Lubawie ochroną przeciwpożarową i ratownictwem zajmowały się organizacje cechowe. Trochę pod naciskiem magistratu i wzorem innych miast w Lubawie w 1893 roku podjęto pracę nad otworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej. To ważne zadanie poważono Kowalskiemu. On przedstawił projekt powołania straży składającej się z uczniów Seminarium Nauczycielskiego, członków Towarzystwa Gimnastycznego oraz lubawskich rzemieślników. Ta propozycja nie znalazła aprobaty w magistracie, który projekt odrzucił. W roku 1895 zawiązał się Komitet Organizacyjny Powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie, który już w marcu 1895 roku zwołał pierwsze walne zgromadzenie organizacyjne. Wzięło w nim udział 100 uczestników, którzy deklarowali swoje członkostwo jako ochotnicy. Wtedy wybrano również zarząd. Pierwszym prezesem został radca Kuczyński. Również w marcu świeżo wybrany zarząd wystąpił do magistratu o zatwierdzenie statutu, lecz dokument ten nie został odrzucony. Rejestracja nastąpiła dopiero w czerwcu 1895 roku, po wprowadzeniu poprawek zalecanych przez władze miejskie. Początkowo współpraca OSP z magistratem nie układała się najlepiej, co prowadziło czasem do sytuacji kuriozalnych, na przykład udział w akcji dwóch jednostek Straży Pożarnej, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej i wcześniejszej przed OSP Przymusowej Obywatelskiej Straży Pożarnej, które korzystały z tego samego sprzętu. Na szczęście owa sytuacja nie trwała długo. W roku 1898 relacje ochotników z magistratem znacznie się polepszyły. Najlepszym dowodem na to były opłacane ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla ochotników oraz zakupy nowego i konserwacja istniejącego sprzętu jednostki. O dobrych relacjach z magistratem świadczyło również powierzanie funkcji prezesa OSP kolejnym burmistrzom miasta. W październiku 1906 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swój pierwszy jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji władze miasta zakupiły jednostki 18-metrową mechaniczną drabinę, nową sikawkę, węże strażackie i inny sprzęt. W 1920 roku ochotnicy obchodzili 25-lecie istnienia jednostki. Gospodarzem uroczystości był ówczesny prezes OSP Stanisław Wolski. Podsumując, wyposażenie sprzętowe lubawska jednostka dysponowała wtedy 18-metrową drabiną mechaniczną, 14-metrową drabiną wysuwaną, 5 drabinami hakowymi, wozem ratunkowym, 3 sikawkami, 3 beczkowozami, 30 metrami bieżącymi węży, 3 bosakami, 16 latarniami, wózkiem ręcznym oraz 100 hydrantami sieci wodociągowej. W 1925 roku Straż Pożarna skupiała 39 członków czynnych i 81 nieczynnych. W skład zarządu wchodzili wtedy prezes OSP, burmistrz Franciszek Pater, komendant naczelnik Jan Czajkowski, zastępca naczelnika Władysław Ankiewicz, sekretarz Sylwester Kuberski,
oraz skarbnik Julian Drozdowski. W roku 1936 prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej był Jan Dąbrowski, naczelnikiem Kasprzycki, a zastępcą naczelnika Leon Piórkowski. Wtedy ochotnicy dysponowali wozem ratunkowym, trzema sikawkami, wózkiem ręcznym do węży, dwoma beczkowozami, drabiną mechaniczną, drabiną wysuwaną i kilkunastoma metrami węży. Okres międzywojenny był czasem, kiedy wzrósł prestiż Ochotniczej Straży Pożarnej. Otrzymała ona siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej, budynek obecnego Integru. W tym Krzaków była również własna orkiestra dęta. Za zasługi dla miasta mieszkańcy Lubawy ufundowali pomnik przedstawiający hełm strażacki i skrzyżowane dwa bosaki. Był on usytuowany przed wejściem do ówczesnej siedziby OSP. Niestety nie przetrwał on II wojny światowej, po wybuchu której został usunięty przez Niemców. W 1945 roku nadeszło wyczekiwane wyzwolenie. Lubawa w wyniku działań wojennych została spalona. Na Starym Mieście straty sięgały 80% wszystkich budynków. W trakcie działań wojennych w Lubawie spalono koszary, ośrodek zdrowia, bank, sąd, pocztę, plebanię i prawie cały rynek. Na początku marca 1945 roku reaktywowano działanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Liczba członków wzrosła z kilkunastu do 40. Powojennym prezesem został Józef Kasprowicz, a naczelnikiem Kasprzycki. Zniszczenia wojenne nie oszczędzały również Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprzęt był zdewastowany oraz pogubiony. Zgromadzony w remizie przy ulicy Grunwaldzkiej czekał na remont. Ochotnicy borykali się z brakiem środków na kupno munduru i niewystarczającym wyposażeniem sprzętowym. Obsada etatowa dla stanowisk koniecznych do utrzymania sprawności operacyjnej Straży Pożarnej. Na etat komendanta powołano Józefa Domerackiego i zatrudniono kierowców Jerzego Czacharowskiego i Sylwestra Żuchowskiego. Prezesem został wybrany ówczesny burmistrz Jan Tykarski. Niestety obsady etatowe nie trwały długo i zostały zlikwidowane w roku 1953. Od tego roku funkcję komendanta zaczyna pełnić druh Paweł Szarma. W 1956 roku lubawskiej jednostce przydzielono nowy samochód marki Star 25. Niestety nie załatwiało to problemów finansowych miejskiej straży. Potrzebowano pieniędzy na remont świetlicy strażackiej. Zwiad strażacki ustalił, że w miejscowości Raczek koło Kazanic znajduje się zatopiony w Drwęcy po niemiecki czołg. Padła propozycja, aby go wydobyć, pociąć i sprzedać na złom. Pomysł ten został zrealizowany i ochotnicy pozyskali środki. Od 1958 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawie rozpoczęła w miejscowych szkołach akcje profilaktyczne i pogadanki na temat ochrony przeciwpożarowej. Ich prowadzeniem zajmował się Max Ostrowski, Paweł Szarma oraz Jan Pokojski. Jednostka uczestniczyła również w organizowanych corocznie zawodach strażaków i zajmowała w nich czołowe miejsce. W roku 1968 naczelnikiem Lubawy został Mieczysław Sobiechowski. W jednej ze swoich pierwszych decyzji wspólnie z Radą Miejską zdecydowano o konieczności budowy świetlicy strażackiej. Pierwotnie planowano, że będzie to budynek parterowy wyłącznie dla straży. Ostatecznie zmieniono plan budowy. W nowym piętrowym budynku miał się mieścić Dom Kultury i świetlica strażacka. 20 lipca 1974 roku na placu 700-lecia odbyła się uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. W wydarzeniu licznie wzięli udział mieszkańcy oraz lokalne władze. Wielu druhów otrzymało odznaczenia państwowe, regionalne i organizacyjne. W roku 1975 nastąpiło oddanie tak bardzo wyczekiwanej świetlicy strażackiej. W 1977 roku Lubawska Ochotnicza Straż Pożarna weszła w skład Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek ten skupiał wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i gminy
oraz był organizatorem i koordynatorem ochrony przeciwpożarowej. Powstały związek miał możliwość szerszego nadzorowania współpracy między jednostkami ochotniczych straży pożarnych, a także ich stopniowego dosprzętowienia. Duże znaczenie odgrywał fakt, że przedstawiciele Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lubawie mieli swoich przedstawicieli w Wojewódzkim Zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. Druhowie Roman Czerepiński oraz druhna Irena Licznerska byli członkami zarządu nieprzerwanie od 3 stycznia 1977 roku do 14 lutego 1987 roku. W 1991 roku podczas 6 zjazdu prezesem wybrano Jarosława Maśkiewicza, a jego zastępcą został Roman Czerepiński. Na stanowisko skarbnika po Władysławie Dudzie, który zrezygnował z funkcji, wybrano Wincentego Szarmacha. Lubawska Ochotnicza Straż Pożarna należała do Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do 1992 roku. W powojennej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie funkcje prezesów pełnili Józef Kasprowicz, Gwiazdowski, Jan Tykarski, Paweł Szarmach, Wincenty Szarmach, January Żuchowski. W tym czasie naczelnikami byli Kasprzycki, Leon Piórkowski, Paweł Szarmach, Stanisław Karku, Zbigniew Weiss, Max Ostrowski, Marek Przeracki i Wincenty Szarmach. Od 1996 roku wyposażenie Ochotniczej Straży w Lubawie zdecydowanie się powiększyło. W roku 1996 ochotnicy otrzymali od komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz władz miasta Lubawy 18-metrowy podnośnik hydrauliczny. Dwa lata później do straży trafiły kolejne dwa samochody. Jednym z nich była karetka specjalistyczna, którą przez wiele lat wykorzystywało lubawskie pogotowie. 2010 roku straż zakupiła samochód Peugeot Boxer, który zastąpił wysłużonego Lublina i wykorzystywany jest do ratownictwa technicznego. W 2011 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawie otrzymała od samorządu nowy ciężki samochód gaśniczy Scania, wyposażony w autopompę i zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów. W roku w 2014 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiony został nowoczesny podnośnik hydrauliczny z możliwością wysokości roboczej do 25 metrów. Prezesami byli kolejni Józef Malinowski, Stanisław Liczniewski, Eugeniusz Nowicki, Wincenty Szarma oraz obecny prezes Piotr Stawiacki. Przez ostatnie 10 lat funkcję naczelnika pełnili Eugeniusz Nowicki, Mariusz Szarma oraz obecny naczelnik Piotr Milewski. Jeszcze w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma minibusa do przewozu ochotników oraz drużyny młodzieżowej. Pojazd sfinansowany zostanie w całości ze środków budżetowych miasta i trafi do naszej jednostki w październiku tego roku. Dziękuję.